I mamy projekt grupy nr 11, który zasiłuje pan Jacek Balcerowicz, a proszę o to przeprowadzenie przez kolegę. Druk nr 11, uchwała grupy radnych w sprawie ograniczenia detalicznej sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie śródmieścia Krakowa. Paragraf pierwszy wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia sprzedaży detalicznej alkoholu w godzinach nocnych na terenie śródmieścia Krakowa. Paragraf drugi uzasadnienie z integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Kraków okazał się miastem o największej liczbie punktów sprzedaży detalicznej alkoholu w Polsce. Osoby konsumujące pod gołym niebem alkohol nabyty w punktach detalicznych należą na ogół do tych, które w sposób nagminny zakłócają porządek publiczny, są powodem rozlicznych skarg kierowanych przez mieszkańców do Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Natomiast całodobowe sklepy detaliczne sprzedające alkohol są ewenementem nie tylko na skalę europejską, ale i światową. Takiej sytuacji nie ma nigdzie na świecie. Przykładowo w Wilnie sprzedaż alkoholu bez względu na godzinę otwarcia sklepu kończy się o godzinie 22. W Austrii czy Niemczech, które per saldo konsumują większe ilości alkoholu na głowę mieszkańca niż Polacy, sprzedaż alkoholu ma miejsce w sklepach branży spożywczej w godzinach pracy tych placówek, które swoją działalność kończą najpóźniej o godzinie 23. Tytułem wyjaśnienia, proszę Państwa, to jest uchwała, którą ad hoc jako grupa radnych zdecydowaliśmy się podjąć, wprowadzić na porządek rady po wystąpieniu pana prezydenta na blogu, który stwierdził, że będzie zmierzał do ograniczenia ilości punktów detalicznych, a również po publikacji na łamach Dziennika Polskiego, kiedy podano, że Kraków jest pijackim zagłębiem wprost. Tutaj działają dokładnie 2653 punkty, w których kupimy wódkę albo... Chcieliśmy tym sposobem dać panu prezydentowi wyraz jakby naszego poparcia, który jest konsekwencją rozlicznych spotkań z mieszkańcami, którzy na ten problem nam sygnalizowali jako jeden z najbardziej utrudniających życie na terenie Śródmieścia. Rady Jakubowski. Tylko panie Jacku, z ubolewaniem pragnę zwrócić pana uwagę, że jeżeli godziny zostaną zmienione, to nic nie da. To znaczy albo ci, którzy na zewnątrz pod chmurką spożywają alkohol, będą się w ten alkohol zaopatrywać odpowiednio wcześniej, bo to jest logiczne. Druga możliwość, że otworzymy pole do popisu na tak zwanych melin, czyli miejsc nielegalnej sprzedaży alkoholu. Swoje wnioski opieram na tym, że wszystkie rządy w tym kraju, z wyjątkiem czasu, kiedy ministrem był pan Kołodko w kadencji 2.1.2.5 usilnie podnosiły akcyzę, czyli sprzedaż alkoholu w legalny sposób malała, czyli wpływ akcyzy malał. W momencie, kiedy pan Kołodko obniżył akcyzę na alkohol w sklepach, meliny padły i zysk akcyzy pomimo obniżenia tej akcyzy był większy. Natomiast tak jak mówię, to jest jakby otwarcie się na nielegalny wyszynk alkoholu. Aczkolwiek idea uważam, że jest słuszna, tylko idea ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu moim zdaniem nie sprawdzi się w tym, co pan chciał przedstawić. Ja uważam, że powinniśmy iść w kierunku obniżenia punktów sprzedających alkohol w przyjęciu na metr, kilometr kwadratowy, etc. Ja tak rozumiem ideę prezydenta, może ja źle zrozumiałem. I dwa, powinniśmy wrócić do tego tematu, o którym kiedyś mówiliśmy, że powinniśmy wnosić do ustawodawców, aby na podstawie prawa lokalowego prezydent, wójt, burmistrz miał prawo wyznaczyć kwartały, gdzie podzieliłby miasto na kwartały. Nie będę teraz tu się pokuszał na jakie, gdzie określałby liczbę punktów, gdzie taki wyższych mógł być wprowadzony. Bo tak jak mówię, jeżeli ten biedny klient, który spożywa pod chmurką, będzie mógł kupić do 23, to się zaopatrzy na zapas. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I tak samo, a jeżeli nie będzie miał takiej możliwości, no to otworzymy się na nielegalne punkty z wyszynkiem alkoholu, z którymi będzie miała potem policja problem i straż miejska. No i tak. Bo co do idei się z panem zgadzam, natomiast uważam, że nie tędy droga. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Radna Wyszyńska. Ja chciałam, bo Pan zaczął cytować ten artykuł z Dziennika Polskiego, natomiast dalej chciałam przeczytać Państwu, no nie wiem, czy wszyscy mieli możliwość przeczytać. Działają tutaj, czyli w Krakowie, aż 2653 punkty, w których kupimy wódkę albo piwo. To ponad 3 razy więcej niż w Gdańsku i o 1000 razy więcej niż we Wrocławiu. Tylko w ciągu ostatniego roku w Krakowie przybyło ponad 100 miejsc, gdzie jest sprzedawany alkohol. A może być ich jeszcze więcej, bo pod Wawelem na chętnych czeka 170 wolnych pozwoleń na handel trunkami. Co kilka lat koncesji na handel napojami nowokrakowymi są zwiększane. Ostatni raz w 2009 roku. Oznacza to ogromny przyrost. Jeszcze w latach 90. w Krakowie mogło zostać maksymalnie około 330 koncesji. W dodatku handlujący wódką i winem praktycznie nie podlegają żadnym ograniczeniom. Urząd Miasta nie ma nawet prawa decydować, w jakich godzinach działają sklepy czy lokale gastronomiczne sprzedające alkohol. Dlatego tak wiele jest miejsc, w których można kupić trunki przez 24 godziny na dobę. Co więcej, jeszcze nie tak dawno punkty z alkoholem musiały być oddalone od szkół, kościołów i obiektów sportowych co najmniej o 100 metrów. Odległość ta została zmniejszona i dziś wynosi zaledwie 50 metrów. Efekt? No jeden jest taki, że po prostu jesteśmy najbardziej pijackim miastem w Polsce, a może i w Europie. Rzeczy to, co miał powiedzieć, to jest 90% tego, co powiedział Pan. Dobrze, dziękuję. W takim razie Pani Radna Zarzycka. Ja chciałbym, że się zgadzam całkowicie z Jackiem. Rozmawialiśmy właśnie po tym artykule w prasie wypowiedzi prezydenta. I chciałam tylko powiedzieć z pozycji nie osobiście mojej, natomiast w imieniu mieszkańców. Państwo, nie, większość z Państwa spoza komisji naszej nie była na spotkaniach z mieszkańcami, na których podnoszony jest problem zakłócania ciszy i spokoju i porządku przy okazji. Problem ten dotyczy szczególnie godzin wieczornych czy nocnych, bo z reguły młodzi i starsi ludzie najbardziej imprezują nie w ciągu dnia, tylko w nocy. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy ani straż, ani policja nie jest w stanie podjąć interwencji, bo nikt nie jest w stanie wskazać osoby, która powoduje zakłócenie. Ponieważ obok restauracji, pubu, jak zwał, tak zwał, lokalu z alkoholem, znajduje się bardzo często sklep. I to jest na zasadzie przepychanek, czyli z lokalu twierdzą, że to są klienci sklepu i na odwrót. Uważam, że ograniczenie sprzedaży w godzinach nocnych zmniejszy zdecydowanie ilość kupujących w godzinach nocnych i przede wszystkim będzie możliwość wskazania osoby. No faktycznie, jeżeli jest lokal i sklep, jest to problem dla mieszkańców duży. Więc ja tutaj pod tym względem całkowicie zgadzam się z Jackiem i myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Radny Miszalski. Pani Jadwigo, proszę wyjść na korytarz z tym telefonem. Dobrze, dobrze. Długi kabel jest. Kabel jest. Środki zwiększyć na telefon. Nie wiem, czy trzeba mówić, czy trzeba mówić, czy problem jest długi. Problem jest dla wszystkich znany, ale jeszcze, żebym zresztą te wątpliwości. Nie, co do tego typu brzmienia uchwały. Po pierwsze, znaczy, w ogóle, jeżeli są turyści, ktokolwiek, pijani, którzy przeszkadzają i zakłócają ciszę, to jest odpowiednie służby, które powinny reagować. Jeżeli ktoś spożywa alkohol na zewnątrz, to też mamy odpowiednie ustawy i służby, które powinny reagować. Troszeczkę mam wrażenie, że w ten sposób utrudniamy życie przedsiębiorcom, dlatego, bo odpowiednie służby sobie nie potrafią poradzić z problemem, który występuje. Z Wojtkiem się zgadzam 100% z tym, co on powiedział. W dodatku chciałbym zaznaczyć, że są kraje, jak Czechy, Słowacja, Austria, gdzie w ogóle jest dozwolone picie alkoholu na ulicy i nie ma tam tego typu problemów jak u nas, więc problem jest dużo szerszy, trzeba troszeczkę... Ale są sklepy zamknięte w Austrii, od 23. W Austrii tak, no. Ale już w Czechach na przykład nie.
A w Austrii można spożywać piwo na zewnątrz i nie ma problemu, więc można kupić 10 i nikt nie podchodzi. A ja też nie zauważyłem, żeby ludzie rozrabiali. Co więcej, wydaje mi się, że zazwyczaj mimo wszystko osobami, które kupują w nocy alkohol w tych sklepach, nie są drobni menele, którzy później rozrabiają, tylko raczej jednak ludzie, którym się skończył alkohol na imprezie w domu i po prostu kupują, żeby dowieść. Tak mi się wydaje, no samemu mi się zdarzało kupować alkohol w nocy, nie dlatego, że chciałem go spojrzeć na plan, tak na ławce, tylko dlatego, że się skończył na imprezie. Mieszkają. Raczej ci ludzie siedzą sobie spokojnie i hałasują. Raczej moje odczucie jest takie, że ci, co hałasują i rozrabiają, to są ludzie, którzy wytaczają się z kraju, a nie ze sklepów. Z domu. No nie, no to już biorą tak sobie jedno. Przepraszam, to jest jedno zdanie. Ale oczywiście, każdy ma swoje obserwacje. I mi się zdaje, że na Kazimierzu z ogródków na Placu Nowym tabuny rzeczywiście wychodzą, ale no nie jest ze sklepów, których jest tam parę, to fakt. Oczywiście mogą zdarzyć się i tacy ludzie. Tylko wydaje mi się, że jakby tego typu uchwałą ograniczamy wolność, troszeczkę robimy naszym przedsiębiorcom, a jeżeli zlikwidujemy problem w 5%, to moim zdaniem 10% to jest problem. Dlatego jakby rozumiejąc intencje i zgadzając się z nimi, wydaje mi się, że mimo wszystko nie tędy droga. Dziękuję. Jeśli teraz ja się zgłosiłem do głosu. A ja się też zgłaszam. I pani jest zapisana. Zgadzam się z tym, co powiedział przedmówca, pan radny Miszalski. Moim zdaniem ten projekt uchwały jest chybiony. Z doświadczenia Komisji Praworządności, z całym szacunkiem dla pana, panie Jacka. Ale ja tylko kaszynąłem, ja się za chwilę wypowiem. Z doświadczenia w Komisji Praworządności 3-letniej, w której mam zaszczyt uczestniczyć, problemy mieszkańców dotyczyły, nie wiem czy dotyczyły jednego sklepu alkoholowego, natomiast jeżeli chodzi o knajpy, ogródki, to jest notorycznie. Więc ograniczenie sprzedaży w sklepach, moje zdanie powinno być na odwrót, powinno być ograniczenie sprzedaży w ogródkach gastronomicznych, ewentualnie może w lokalach do jakiejś godziny. Natomiast ograniczenie w sklepach, no to jest tak naprawdę w pewnym sensie też uderzenie w mieszkańców, bo mieszkańcy naszego miasta też spożywają alkohol w naszej dzielnicy i kupują w tych sklepach, a nie tylko menele chodzący. Normalni ludzie też w tym kraju mają prawo do spożywania alkoholu i go spożywają, więc moim zdaniem ten projekt uchwały w ogóle nie ma się nijak do tego, jak mieszkańcy odczuwają tą sprawę. Oni są po prostu z tego, co do nas przychodzą na Komisję Praworządności. Mają pretensje, tak jak powiedziałem, najwięcej do ogródków gastronomicznych, których klienci zakłócają spokój i ciszę, bo są na zewnątrz, więc oni to wszystko słyszą. W drugiej kolejności do lokali typu dyskoteki, aczkolwiek one są nazywane inaczej, gdzie wychodzą chmary ludzi i też po prostu zakłócają. To, że te osoby wyjdąc z knajpy też kupią w tym sklepie, to się zgodzę. Natomiast zamykanie sklepów to w żaden sposób po prostu nie rozwiązuje nam żadnej sprawy. Powinniśmy ograniczyć, jeżeli już, to spożywanie w ogródkach, na przykład żeby w ogródkach było do 22, pierwszy taki krok. Jeżeli by się to sprawdziło, to można tam, nie wiem, do jakichś tam realnych godzin ograniczyć spożywanie w lokalach gastronomicznych. Natomiast projekt uchwały, żeby pozamykać właśnie 32 sklepy, w żaden sposób nie jest ukłonem w stronę mieszkańców. Bardzo dziękuję. Kolejno do głosu zgłosił się radny Jakubowski. Jeszcze tak dokładając na koniec. Jasnym jest, że w obecnym systemie prawnym, czyli ustaw na temat sprzedaży, prezydent nie ma żadnej możliwości wyznaczania tych godzin, więc my w tej projekcie uchwały sugerujemy prezydentowi, żeby spróbował złamać prawo. No bo tak sugerujemy. Nie sugerujemy mu, żeby interferował do ustawodawcy, tylko sugerujemy, żeby. No ale to dobrze. I druga rzecz, a propos jeszcze tego, co powiedział Michał. 90% sklepów, który ma wyższy alkoholu przez całą noc, zostanie prawdopodobnie zamknięty, bo nie będzie im się opłacało. Więc nawet ten klient, który nie chce kupić alkoholu, ale również coś innego, nie będzie miał takiej możliwości, bo te sklepy zostaną całą noc zamknięte. Więc nie będzie mógł kupić przysłowiowej bułki i masła.
No bo niestety nie będzie się właścicielom opłacało prowadzić tego sklepu po godzinach wskazanych. Trzecia rzecz, nie wiem jak to jest w Gminie, bo nie byłem, nie wiem jak to jest w Wiedniu. Ja tylko pamiętam, a zwiedziłem prawie całą Irlandię i część Anglii. Tam o godzinie 2 w nocy zamykano całkowicie, ale tylko lokale gastronomiczne, a propos tego co powiedziałeś. Czyli 2 w nocy ochrona wypraszała z dyskotek, bo widziałem to niejednokrotnie, wypraszała wszystkich klientów i było to normalne. Natomiast wynika to z ustawodawstwa angielskiego, który wyszedł z wylotu, a nie wynika to z prawa miejscowego, bo dotyczy i Irlandii Północnej, która podlega kolonii brytyjskiej, ja też tam jeździłem i wynika to i takie samo prawodawstwo jest w Anglii, co jest logiczny następstwo. Więc panie Jacku, z całym szacunkiem do pana, ma pan, tak jak uważam, ideę słuszną, natomiast nie ten tygodowa. Ja nie chcę składać wniosku formalnego, bo odsyłam tego do projektodawcy, ale byłoby może panie Jacku najlepszym, gdyby sam pan to zawnioskował, byłby czas i możliwość w szerszym gronie, czyli również z Komisją Praworządności, przekształcenie tego projektu w takim kierunku, aby on miał ręce i nogi i panie, żeby dzisiaj się przepychali na głosy w sensie głosowania, czy to jest projekt dobry, czy zły, bo to, że należy ograniczyć drastycznie, to z tego co pani Wyszyńska czytała, tak, tysiąckrotnie więcej od Wrocławia wielkościowo, jeśli chodzi o siłę ludności, jesteśmy bardzo podobnym miastem do Wrocławia, tam Wrocław ma może się mniej mieszkańców, czy więcej niż my. Może to jest jakiś tam właściwości. Natomiast mówię, apeluję do pana, aby pan sam to wycofał i żebyśmy to procedowali na sesji grudniowej. Jako projektodawca ma pan to prawo wycofać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pani radna Tylek. Zgłosiłam poprawkę do niniejszego projektu uchwały. Mianowicie o wykreślenie w tytule, jak również w paragrafie pierwszym słowa detaliczne. Wówczas będzie brzmiała ta uchwała w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Śródmieścia. I to zamyka sprawę zarówno sprzedaży detalicznej, jak i wyszynku w lokalach gastronomicznych. Jeśli chodzi o sprzedaż i spożywanie alkoholu w godzinach... Mogę kontynuować? W godzinach nocnych. Sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie spożywania tegoż alkoholu przez ludzi kulturalnych, mniej kulturalnych i tak zwanych całkowicie niekulturalnych. Chodzi również o trzeźwienie tych osób, którzy w nadmiarze spożywają alkohol. Te osoby nie wszystkie są zawożone do tak zwanych hoteli, czyli izby wytrzeźwień, która już nie działa jako izba wytrzeźwień, tylko przeciwdziałanie problemom alkoholowym. Te osoby są odwożone na oddziały ratunkowe, czyli na SOP. Do domu są odwożone. Przepraszam bardzo, może skończę. Są odwożone do SOP. Proszę kontynuować, pani radna. Są odwożone do Wojtku. Czy mogę skończyć? Przepraszam, ale są odwożone na oddziały ratunkowe, na tak zwane SOR-y. Tam otrzymują tak zwane odtrucie, czyli kropulówki. I Wojtku, byłam świadkiem takich kilku przypadków, że osoby wymagające rzeczywiście interwencji lekarskiej muszą czekać na korytarzu, bo właśnie jest odtruwany pijak, który za to nie płaci nic, ponieważ za wytrzeźwienie w izbie wytrzeźwień są opłaty, a w SOR-ach tych opłat nie ma. Czyli te osoby trzeźwione są ze środków NFZ-u z naszej kieszeni. To jest jedna z priorytetów. Boi się w pierwszej kolejności przyjmuje. Wszystkie badania muszą być przeprowadzone, odtruci, wypoczęci, wyjeżdżają do domu. Podsumowując, bardziej humorystycznie może, ale też w czarnym humorze, Kraków został ogłoszony miastem literatury. Mówi się, że idę sobie kupić książkę albo encyklopedię. W związku z tym chyba nie po darmo miasto zostało nazwane miastem literatury, gdyż jest coraz więcej punktów, 2653, gdzie można się zaopatrzyć w odpowiednią literaturę i poczytać jedną książkę, dwie, bajkę albo coś innego. Również i punkty typu lokale serwują nam tą literaturę do poczytania. Dziękuję bardzo. Zaraz nad wotem, natomiast wpłynęła poprawka i będziemy kontynuować dyskusję po... To jest jak trzeciej poprawce. Po poprawce. Odczytam poprawkę w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholi w
o treści w tytule oraz paragrafie pierwszym wykreśla się słowo nadajcie. To... Ja jestem przeciwko poprawce. Ale głos za, głos przeciw poprawce, to musimy głosować poprawkę, tak? Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie poprawki? Ja. Nie wiem, proszę. Aniu, Twoja poprawka nie zmienia faktu, że dalej uchwała w tym kształcie jest niezgodna z prawem. Jest naruszeniem ustawy, która reguluje. Prezydent musi się poruszać. Czy Rada Gminy, w sensie Rada Miasta w naszym przypadku, w ramach tej ustawy. I czy będzie to dotyczyło tylko sklepów czy punktów detalicznych, dalej chcemy ograniczać swobody, które są zagwarantowane w ustawie. Więc albo powinna złożyć poprawkę dużo dalej idącą, która spowoduje, że brzmienie tej uchwały będzie zgodne z prawem, albo ta poprawka dalej jest sankcjonowaniem czegoś, co jest niezgodne z prawem. Dlatego będę głosował przeciwko tej poprawce. Dobrze, czy jest głos za poprawką? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję bardzo, kto się wstrzymał? 11 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujący się. W takim razie kontynuujemy, tak, kontynuujemy dyskusję. Poprawka została przyjęta. Kontynuujemy dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Jakubowski. To może ja jednak zabiorę głos. Pan Jakubowski chyba po raz trzeci czy czwarty nie, teraz biorę, przepraszam, po raz pierwszy wziąłem raz, potem pani... Proszę o odpowiedź. Potem był pani Jacku głos przeciwko poprawce, więc to nie jest zabranie głosu. Kiedy głosujemy przeciwko? A teraz mówię ad vocem, więc to jest ad vocem, a nie drugi albo trzeci raz. Dyskusja. Więc chciałem powiedzieć, że teraz nie 6 dni są odłożeni do domu. Jest, się przyjmują, no nie, nie odłożeni są. Nie, to jest ad vocem. Nie 6 osoba jest odłożona do domu. Jeżeli nikt nie chce w mieszkaniu się nim zaopiekować, dopiero może ewentualnie pojechać gdzie indziej. A na SOR są założeni ludzie, gdzie ratuje im się życie. Nie zgadzam się niestety z Tobą, że pijany na SOR-ze nie powinien być obsługiwany, bo jeżeli to jest zabieg ratujący życie, to bez względu na to, czy on jest bardzo mało kulturalny, czy mniej kulturalny, jeżeli mu się ratuje życie, to tak samo niestety ma prawo do tego, żeby mu ratować życie, jak trzeźwemu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu przewodniczący. Proszę Państwa, problem jest rzeczywiście duży, jak można powiedzieć, z pijanem Krakowem. Natomiast no, nie możemy naszymi uchwałami próbować zmienić ustaw, które istnieją. Istnieją pewne ustawy, które obligują do pewnych rzeczy, nie tylko droga jest. I droga jest zupełnie w inną stronę idąca. Natomiast jeśli byśmy mówili o takim kształcie uchwały, to na pewno Jacek Warsewicz, na pewno Wojtek Pasternak pamięta to, co powie, że powinno się dopisać paragraf i reaktywowanie bardziej uchwały na wielokrotnie w 8. I reaktywowanie babci pinchowej na wieloporu 8. Ty na pewno wiesz i tak dalej. Wszystkie ograniczenia doprowadzały do tego, że zaraz powstało. Z tego powodu ruszył w świat markapowy, prawda? Z produkcją audiowizualną. Powstaje, meliny powstają natychmiast po prostu, jeśli ograniczycie, oszukujcie. Jest oczywiście szara strefa, która przechwyci to wszystko i będzie sprzedawać z powodzeniem alkohol tym, którzy go potrzebują. Proszę Państwa, jeśli chodzi, tutaj moglibyśmy no wiele ogródków poszło na to, udało się to w Gdańsku, żeby nie podawać alkoholu po 22 ogródkach gospodarczych, czyli poza lokalem. To jest na pewno bardzo istotna sprawa. Natomiast ta uchwała powoduje, jak już wypadło, szereg zamknięcia podmiotów gospodarczych, które jednak dają zatrudnienie ludziom, dają podatki. Nie tą drogą można iść na. Są pewne służby do tego, żeby po prostu reagowały. No to niech reagują. To nie jest to. To nie jest to, proszę Państwa, że kupiliśmy automaty, te takie alkoblum, które są. Ja jadąc wieczorem wielokrotnie jestem zatrzymywany na Wieloporu czy gdzieś w innych rejonach miasta i kucham w to, gdzie nie stawiam żadnych przesłanek jazdy wężykiem czy innych rzeczy, które powodowały to. Natomiast jeśli patrol widzi ludzi, którzy wydzierają się, zakłócają porządek,
to powinien podejść i też kazać im chuchnąć. Jeżeli ktoś pijany, są trzy przesłanki zabrania do tak zwanej wytrzeźwień, to się stara nazwa na ulicy Rozrywki. Jeżeli ktoś zakłóca porządek, jeżeli zagraża bezpieczeństwu komuś lub bezpieczeństwu swojemu. Wszyscy odwożeni do domu, za kilka godzin po interwencji rodziny są odwożeni na ulicę Rozrywki. Najwięcej ludzi jest zabieranych z domów. To jest 90%. Na ulicę Rozrywki ludzi trafia z domów. Natomiast z ulic niestety nie. Jeżeli by patron widzi grupę ludzi, która się wydziela, przyłożył alkomat, każdy odmuchnąć i stwierdził, że pan krzyczał, jest pan dodatkowo jeszcze w stanie nietrzeźwy, może go odwieźć na Rozrywki spokojnie, że zapłaci 250 zł za upojną moc. I można ten problem, proszę państwa, cały czas mnożymy rzeczy kolejne, a nie egzekwujemy tych, które już są. Trzeba się poświęcić nad egzekucją tego, co już jest zapisane i to, co jest możliwe. I dopiero w to, jeśli nie spełni oczekiwań, to można zmieniać coś. Ale projekt można ten skierować nie do miasta, nie do prezydenta, do parlamentarzystów i do Sejmu, żeby został na tyle plastycznie zmodyfikowany, że prawo lokalne i pewne rzeczy, które będą się działy, będą mogły stosować takie rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Bartkiewicz. Znaczy, proszę państwa, projekt uchwały jest projektem grupy radnych. To nie jest mój indywidualny projekt, natomiast ja stałem się tutaj pewnym obiektem personalnych ataków. Ale może zanim jeszcze powiem, wtrącę pewną dykteryjkę. Ci, którzy mieli okazję kończyć studia techniczne, jeżeli mieli przedmiot o nazwie automatyka, spotkali się z taką sytuacją, że jest taka metoda badania obiektów. Jeżeli mamy skrzynkę, do której dochodzą i wychodzą dwa przewody i nie wiemy, co jest w środku, przykładamy sygnał standardowy i badamy odpowiedź. Ja taki sygnał standardowy w tej chwili przyłożyłem, dostałem odpowiedź i po tej dyskusji wiem, kto kogo naprawdę w tej Radzie reprezentuje. To jest jakby jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, zapraszam pana Wojciecha, ciebie Boguś, pana Aleksandra, pana Rafała, nie wiem, w piątek rano na Kazimierz i pozbieramy butelki. To są efekty z konsumpcji, sprzedaży detalicznej odbytej w okolicy albo potłuczone szkło. Zobaczymy, być może trafimy jeszcze na jakąś rozjechaną butelkę, nie daj Boże, przez samochód. Proszę państwa, natomiast co do uchwały, chciałem powiedzieć, ja nikogo nie namawiam do, ani nie zachęcam do łamania prawa. W uchwale jest napisane precyzyjnie, w paragrafie pierwszym, wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do. Podjęcie działań zmierzających do. W luźnym uzasadnieniu już po zreferowaniu uchwały powiedziałem, jakie są motywy naszego działania i chcemy panu prezydentowi dać sygnał, że może liczyć na poparcie części mieszkańców i części samorządowców w tym działaniu. I taka jest intencja tej uchwały. Natomiast ja się spodziewałem, że lobby alkoholowo-gastronomiczne dokona na mnie pewnego ataku. I będą argumenty różne, bo każdą sytuację można różnie argumentować. Można powiedzieć, że ludzie, którzy handlują alkoholem, wzięli kredyty, dają miejsca pracy, walczą z bezrobociem. Można tych argumentów mnożyć i każdą sytuację można przedstawić na ileś tam sposobów. My chcieliśmy dać panu prezydentowi sygnał naszego poparcia. Oczywiście co Rada zrobi, to jest jej sprawą. Mamy demokrację, głosujemy większością głosów. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, więc tyle. Dziękuję, koniec dyskusji. Ja jeszcze. Ale jeszcze nie tylko pani. Ja wnioskuję o to, że nie jest listy dyskutantów. Dobrze, pan wniosek.
Padł wniosek formalny o zamknięcie listy mówców przez radnego Pasternaka. Kolejno do głosu wcześniej zgłosili się pan radny Sęczek, pani radna Wyszyńska i pan przewodniczący. Jeszcze ja się zgłaszałam dwa razy, zostałam zauważona. Ale po raz drugi po pani Wyszyńskiej, po wypowiedzi pana Balcewicza się zgłaszałam. Nie zauważyłem. No właśnie, siedzimy naprzeciwko. Czyli do, na końcu panią dopisuje jeszcze pani radna Szylek. Przepraszam. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji. Kto z państwa jest listy mówców? Kto z państwa jest za zamknięciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dobrze, bardzo dziękuję. Wniosek pana radnego Pasternaka uzyskał akceptację Rady. Proszę w takim razie pana radnego Sęczka o zabranie głosu. Jacku, nie wiem, czy by tutaj nie zmienić w paragrafie pierwszym słowa takie zmierzających do podjęcia działań mogących ograniczyć sprzedaż. Wydaje się, że to takie bardziej wyważone w mojej ocenie. Mogących, bo tutaj mamy taką sytuację, że dyskutujemy, czy to jest prawne, czy nieprawne. Można by też powiedzieć, że mamy na pewno sesję 12 grudnia. Można byłoby się pokusić o przygotowanie wykładu prawnych, czy te nasze działania są w zgodzie. Tym bardziej wtedy będziemy umocowani, tym bardziej będziemy zadowoleni z takiej uchwały przyjętej tutaj, jaką Wysoka Rada by przyjęła, bo wiedzielibyśmy, że no, stoimy na gruncie prawa. Druga sprawa. Jest bardzo ciężko na zewnątrz, że tak powiem, środowisku pracowników, przedsiębiorców, kupców. Wiemy, co się dzieje w tej chwili, proszę państwa, w całym kraju, co się dzieje w mieście, w naszej dzielnicy. Jako radni musimy stać tutaj na straży, nawet utrzymywania miejsc pracy. Ta uchwała, ona powinna walczyć o to, żeby drogi przedsiębiorcy, kupcy, tutaj mogę się mylić, ale znam takich, którzy mieszkają na terenie dzielnicy, na terenie naszej dzielnicy Kraków Stare Miasto i mają małe sklepienki na terenie dzielnicy Kraków Stare Miasto, i sprzedają różnego rodzaju artykuły. Na terenie dzielnicy Kraków Stare Miasto również się znajdują duże sieci handlowe. To wszystko trzeba rozważyć, ponieważ nasi mieszkańcy, którzy mieszkają, bardzo chętnie kupują w tych sieciach handlowych różnego rodzaju artykuły, jak i również kupują w tych malutkich sklepach, gdzie nasi mieszkańcy częściej prowadzą te sklepy, dają czasem miejsca pracy tym różnym ludziom i tym samym byłoby niedobrze, żeby jakieś uchwały mogły miejscową likwidację tych miejsc pracy, tych miejsc sprzedaży artykułów, w tym używaniu. Więc no, zacznijmy to dobrze. Ja się naprawdę zastanawiam nad tym, żebyśmy mieli komfort, że działamy, no na pewno tutaj działamy tak spontanicznie, troszeczkę bym powiedział, to jest moje zdanie oczywiście, ja się zastrzegam. Mamy intencje, ale gdyby to jeszcze zbadać pod kątem prawnym, pod kątem tego jak umocowania prawnego. Nie, dziękuję bardzo. Tak, bardzo panu radnemu dziękuję. Proszę państwa, płynął wniosek o głosowanie imienne. Kolejno do głosu drugi radna Wyszyńska, także bardzo bym prosił o zmierzchową wypowiedź. Tak,
Tak, będę bardzo krótko mówić. W pełni popieram przygotowany projekt uchwały przez pana Jacka i grupę radnych. Nie zgadzam się z panem przewodniczącym, który mówi, że wszystko zależy od działalności służb, straży miejskiej, policji i tak dalej. I też z tego, co się dzieje obecnie, że służby sobie nie radzą z problemem, to ten problem przerasta nasze służby. I po trzecie, że wszystko się zasadza na limitach koncesji. I tutaj jest wielka rola prezydenta i władz miasta, żeby po prostu ograniczyć limity koncesji. To, co robi Gdańsk i to, co robi Wrocław. A nasze miasto po prostu cały czas zwiększa limity koncesji. I wydaje mi się, że tu jest duże pole do działania. Więc w pełni popieram projekt tej uchwały i bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący. Proszę państwa, ja nie neguję słuszności. I pijanych ludzi, którzy zaczepiają, odbijają, ulegają usterka, tarzają się po samochodach i tak dalej. Natomiast to, co powiedziała Beta w tej chwili, uważam, że to jest, czy ten złożyłaś w sprawie poprawki do paragrafu pierwszego? Czy mogę tylko złożyć jako poprawkę, ale jako uważam, dodatkowy punkt. To jest świetne i to jest szczelone w dziesiątkę. O ograniczonej ilości koncesji na terenie miasta. Bo to można zrobić już. Nie trzeba dużej filozofii. To jest precyzyjne działanie, a to jest po prostu epickie, opisowe. I to nie daje to, że w godzinach mówimy innych rzeczach, to się nie da, bo jest ustawa na to, ale to, co powiedziała Beta, jest miasto, może to zrobić. Bo ja pamiętam, ile jeszcze dawno temu, ile było koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepach. Ile sklepów w Krakowie mogło mieć tylko tą koncesję, ale ona zaczęła wzrastać w ciągu na lata. Dlatego jeśli możesz to napisz, to poprawę. Ja mam uważać. Nie, no ale to jest to samo. Nie, nie, bo będzie wojna w Krakowie. Komu się odbierze? Nie odbierać. Państwo radni, pani radna Wyszyńska. Dobrze, ogłaszam w takim razie 5 minut przerwy na napisanie poprawki. Witam państwa serdecznie po przerwie. Bardzo proszę zająć miejsca. Skończyć już kolorowe dyskusje. Proszę państwa, wpłynęła poprawka od pani radnej Wyszyńskiej w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Śródmieścia Krakowa. O treści. Dodaje się w paragrafie drugim w formie. Ja może przeczytam, bo proszę. Dodaje się paragraf drugi. W sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Śródmieścia Krakowa o treści dodaje się paragraf drugi w formie wnosi się do prezydenta miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa o ograniczenie limitu wydawanych koncesji na sprzedaż i wyszyng alkoholu. Paragraf drugi staje się paragrafem trzecim, paragraf trzeci staje się paragrafem czwartym. Bardzo dziękuję. W takim razie, czy ktoś z państwa chciałby... Aha, bo już mieliśmy zamknięty list dowódców. Głos za, głos przeciw. Czy ja czekam na głos? W takim razie przystępujemy do głosowania nad poprawką. Kto z państwa jest za projektem poprawki? Tylko się nie pomyl. Pomylę się na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jesteś? Tak. Powinny się zgadzać wszystko. 12, 13, 14, 15, 17. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Poprawka została w sytuacji Rady. Kontynuujemy zamkniętą dyskusję, bo jeszcze daliście wątków, została Pani Radna Tylek, bardzo proszę. Chciałam jeszcze całą tą dyskusję uzupełnić o informację z tego artykułu, który cytowała prezydentka z ostatniej poprawki. Mianowicie w Krakowie jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 300 mieszkańców, a zdaniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proporcje te powinny wynosić jak 1 do 1500. U nas jest 1 do 300, a powinno być 1 do 1500. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję za ten cenny głos. Lista mówców została wyczerpana. W takim razie przystępujemy do głosowania imiennego nad całym projektem uchwały. Proszę o głosowanie. Pan Jacek Balcewicz. Za. Pan Krzysztof Bar. Za. Pan Wiesław Bar. Za. Pan Tomasz Daros. Bo ja spory, no. Pani Halina Wojciechowicz. Za. Pan Radny Wojciech Aciwowski. W zmienionej formie za. Pani Katarzyna Krok-Jakobska. Dlatego się dołamał. Pan Bogusław Przeczkowski. Za. Tak to bywa. Pan Aleksander Miszalski. Za. Teraz wie się dlaczego. Pan Rafał Nowak. Ja już to. Pan Marcin Orski. Za. Pan Wojciech Pasterna. Za. Dlaczego tak jest? Proszę nie dyskutować teraz. Pan Jadwiga Pitner. Za. Proszę. Ja jestem za. Pan Olgierd Sęczek. Za. Pan Michał Speruda. Pan Maciej Szubra. Za. Ekwilibrystyka w poglądach. Pani Maria Anna Tydek. Za. Pan Bogumił Wodarczy. Pani Elżbieta Wyszyńska. Pani Barbara Zarówka. Bardzo dziękuję. Uchwała wchodzi w życie. 21 głosów za, jednomyślnie nikt nie jest przeciw, nikt jest, nie się nie wstrzymał. Po tym długim punkcie przekazuję prowadzenie sesji panu przewodniczącemu. Ja dziękuję.